Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Stachlewski. Dzisiaj zobaczymy, jak za pomocą chmury AWS otworzyć katalog usług, czyli możliwość szybkiego powoływania różnego rodzaju zasobów, takich jak serwery wirtualne, bazy danych czy inne systemy, aplikacje w organizacji. W tym celu udamy, że jesteśmy pracownikami firmy, która się nazywa chmurolandia.pl. Teraz postawiliśmy przed sobą dział IT, również dział biznesu postawił przed nami pewne wymagania. Chodzi o to, żebyśmy zwiększyli naszą elastyczność. W tej chwili spędzamy dużo czasu na powoływanie zasobów, takich jak serwery, wirtualne aplikacje i przez to tracimy dużo czasu. Więc chodzi o to, żebyśmy byli bardziej, mogli przeznaczyć czas na rzeczy bardziej potrzebne. W tym celu chcemy utworzyć tak zwany katalog właśnie dostępnych usług, zasobów. Tymi usługami mogą być serwery wirtualne, bazy danych, czy konkretne już aplikacje, systemy, które działają w naszej organizacji. Teraz chodzi o to, że mając taki katalog usług, będziemy mogli po prostu przekazać do niego dostęp dla osób, które mają mieć taką możliwość, żeby one samodzielnie mogły po prostu powoływać różnego rodzaju produkty, usługi, które mamy zdefiniowane w organizacji. Jednym z wymagań jest również to, żebyśmy mieli przyjemny interfejs użytkownika. To znaczy użytkownikami, którzy będą mieli dostęp do tego katalogu, mogą być potencjalnie osoby, które nie są techniczne, więc musi być to na tyle przejrzyste, żeby osoba po prostu nietechniczna mogła powoływać zasoby. Jednym z wymagań, powodów, czemu w ogóle robimy coś takiego, jest również zmniejszenie możliwości dokonywania pomyłek. Wcześniej, gdy administratorzy, gdy dział IT samodzielnie za każdym razem tworzył te zasoby, czasem dochodziło do pomyłek. Czasem mniejsze, większe pomyłki, zła wielkość serwera czy innego rodzaju rzeczy wpływały na pogorszenie czasu realizacji dostarczania tych zasobów dla biznesu. Więc teraz, jeżeli utworzymy ten katalog, to potencjalnie będziemy mogli zmniejszyć ilość pomyłek poprzez ustandaryzowanie tego procesu. W tym celu, co zrobimy, wykorzystamy usługę AWS-ową, która nazywa się AWS Service Catalog. AWS Service Catalog jest dość specyficzną usługą, bo sama w sobie to jest usługa darmowa, a która bardzo fajnie pozwala załatać wiele luk, które firmy, zwłaszcza większe firmy, organizacje mają w swoich procesach. Idea polega na tym, że administrator utworzy tak zwane portfolio. Portfolio będzie składało się z pewnych produktów. Tymi produktami mogą być, tak jak wcześniej wspomniałem, serwery, baz danych czy jakieś konkretne aplikacje. Teraz następnie, co administrator zrobi, to powie, jacy użytkownicy mają dostęp do tych produktów, czyli którzy użytkownicy będą mieli możliwość powoływania konkretnych produktów. Oczywiście takich portfoliów może być wiele z kolejnymi produktami, które chcemy tworzyć. I ponownie byśmy zdefiniowali użytkowników, którzy mają do tego dostęp. Tymi użytkownikami, tak jak wcześniej znowu wspomniałem, mogą być zarówno użytkownicy techniczni, a dział na przykład IT, ale też czasem użytkownicy biznesowi, którzy po prostu wiedzą, jakich konkretnie produktów chcą. Dodatkowo informacja, że będziemy również wykorzystywali usługę CloudFormation. CloudFormation w skrócie jest to usługa, która pozwala zapisać definicję naszego produktu, zasobu w postaci pliku płaskiego. Plik, który definiuje, co my chcemy utworzyć. I teraz mając taki plik, po prostu możemy go wrzucić do usługi CloudFormation, a usługa CloudFormation na podstawie tego utworzy tak zwany stack, czyli powoła te zasoby, które my zdefiniowaliśmy. Dobrze, posłuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie prezentacyjne, a teraz rzeczywiście zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. W tym celu zalogowałem się do konsoli AWS-owej, jestem w regionie w Frankfurcie i wyszukam sobie usługę AWS-ową, która się nazywa Service Catalog. Przejdę do niej. Teraz będę tym administratorem, który właśnie ma utworzyć ten katalog naszych produktów. W tym celu po lewej stronie sobie wyszukam, jakie mam możliwości. W tej chwili, jeżeli chodzi, mam możliwość przejrzenia, jakie już w tej chwili mam zdefiniowane produkty. Nie mam żadnych, tak samo nie mam zdefiniowanych żadnego portfolio, więc to będę chciał zrobić. Jeszcze mała rzecz, ponieważ
Z tego portfolio będą korzystali użytkownicy docelowi, to chciałbym również troszeczkę ustandaryzować jakby ten interfejs wizualny dla tego użytkownika końcowego, żeby on był tożsamy z naszą firmą. W tym celu weźmiemy w preferencjach, zaktualizujemy sobie logo. Nasza firma, którą tutaj powołujemy, to jest Chmurolandia. Ja zawczasu sobie utworzyłem takie logo, chmurolandia.pl. Weźmiemy również kolor. Ok, to może być ten nasz kolor i zatwierdzimy to. Dzięki temu, w skrócie, teraz ten serwis, katalog usług już będzie bardziej przypominał jakby jednolitą rzecz z naszą firmą. Później, jak zalogujemy się na takiego zwykłego użytkownika, tego użytkownika końcowego, to ponownie zobaczymy, że zrobiliśmy coś bardzo przyjemnego dla oka. Dobrze. Pierwszą naszą rzeczą, co będzie, to będzie utworzenie produktu, więc przejdźmy sobie do listy produktów. W tej chwili, tak jak powiedziałem, nie mamy żadnego produktu, więc taki produkt utworzymy. Ja zawczasu utworzyłem dwa pliki CloudFormation. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, będziemy z tego korzystać. To jest Single Linux Server i Single Windows Server. W skrócie chcę utworzyć katalog, za pomocą którego użytkownicy będą mogli szybko samemu powoływać serwery wirtualne, żeby nie musieli za każdym razem pisać do IT i czekać tygodnia, 2 tygodnie, aż ktoś w końcu będzie miał czas powołać te serwery. W tym celu mam taką definicję CloudFormation, ona ma około 80 linii. Tak szybko przejdę przez to, żebyście wiedzieli, co tu się dzieje. W skrócie będę chciał zrobić to, że użytkownik na wejściu jednak będzie mógł podać parę rzeczy. Będę chciał, żeby on mógł podać wielkość serwera, który ma zostać utworzona. Mała, średnia, duża czy bardzo duża. Będzie podawał klucz dostępowy do tych serwerów i poda, jak duży ma być dysk do tego serwera. Od 20 do 1000 gigabajtów. A następnie w części Resources powołujemy po prostu jeden serwer, czyli EC2 Instance. I on ma kilka parametrów. W skrócie powołujemy się na te rzeczy, które wcześniej podaliśmy, czyli mówimy, że klucz dostępowy to jest ten, który on podał, wielkość serwera i mówimy, że ten serwer będzie miał jeden dysk o odpowiednim rozmiarze. Co również tutaj pisze, podaje, to tak zwana sekcja output, czyli chcę, żeby na wyjściu zostały podane trzy atrybuty: ID tego serwera i adresy IP tego serwera, prywatny i publiczny. Wersja Windowsowa tego serwera, tego pliku jest dokładnie taka sama. Jedyna różnica to jest w Image ID, czyli tutaj właśnie podajemy, że ten obraz jest na podstawie obrazu Windowsowego. Moglibyśmy to oczywiście zrobić w jednym pliku, no ale chciałbym trochę to urozmaicić. Dobrze, to przejdźmy z powrotem do usługi Cloud Service Catalog i utwórzmy taki produkt. Ok, w tym celu weźmiemy sobie, wybierzemy opcję Upload New Product. Podamy nazwę tego naszego produktu. W tej chwili wybierzmy ten produkt serwer Linuxowy, więc powiem, że to jest Single Server Linux Server. Skopiuję sobie to i będę to wykorzystywał również w innych polach. Provided by Local IT Department. Vendor None. Czyli w skrócie podajemy różnego rodzaju atrybuty, które potencjalnie mogą opisywać nasz zasób, nasz produkt. E-mail kontaktowy, więc powiedzmy, że to będzie IT support chmurolandia.pl. Potencjalnie link na przykład do wiki, gdzie opisujemy ten zasób i znowu description. Powiedzmy, że będzie to samo. Przejdźmy sobie dalej. Wersja i musimy załadować ten plik, więc ja w skrócie teraz po prostu wybiorę ten plik, który utworzyłem. Ok, to był ten plik i ok. I wersja. Potencjalnie będę mógł później chcieć aktualizować te pliki o późniejsze wersje, więc powiedzmy, że ja sobie teraz to piszę jako wersja 1.0.0. Przejdźmy dalej. Małe review, czy wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza i utwórzmy ten nasz zasób. I teraz po paru sekundach znowu w produkt liście zobaczymy, że mamy te nasze, że ten nasz produkt został utworzony i rzeczywiście Single Linux Server.
Utwórzmy też ten drugi produkt, tym razem Windowsowy, czyli to będzie Single Windows Server. Description provided by local IT department, vendor known, next IT support maupa chmurolandia.pl. I teraz podajemy ten drugi plik, czyli to będzie plik, który opisuje serwer Windowsowy. Ponownie wersja, next, małe review i tworzymy. OK, i znowu za parę sekund ten nasz produkt będzie tutaj dostępny z listy. Więc teraz co będę chciał zrobić, to opakować te dwa produkty w portfolio. Więc przejdziemy do zakładki portfolio i utworzymy nasze pierwsze portfolio. Powiemy, że to portfolio będzie się nazywało IT Resources. W tym przypadku mówimy o prostych serwerach wirtualnych, więc ta nazwa będzie adekwatna. Description, ponownie sobie to wkleję. Owner, to będzie mój adres, więc powiedzmy, że to będzie Tomasz. Moja nazwa, moje imię. Dobrze, nasze portfolio jest już utworzone, ale w tej chwili, jeżeli do niego wejdziemy, to zobaczymy, że ono nie ma żadnych produktów, więc po prostu sobie wybierzemy opcję Add Product i w skrócie zaznaczymy te dwa produkty, które utworzyliśmy, czyli zaznaczę ten pierwszy produkt i wybiorę opcję Dodaj do portfolio. I wybierzemy znowu teraz ten drugi produkt i ponownie dodamy. I teraz po paru sekundach zobaczymy, że te dwa produkty są już dodane do naszego portfolio. Super. Co dalej będziemy teraz chcieli zrobić, to powiedzieć, którzy użytkownicy mają mieć dostęp do tego portfolio. Więc w zakładce Users w tym tabie wyszukam sobie i dodam konkretnego użytkownika. Ja na tym koncie AWS-owym utworzyłem sobie użytkownika Spiderman, którego po prostu teraz tu dodam. Add Access. Dzięki temu ten użytkownik teraz będzie miał dostęp do tego portfolio, będzie mógł widzieć, co w tym portfolio jest, jakie są produkty i będzie mógł je tworzyć. Dodatkowo w zakładce Constraints jeszcze wybiorę jedną rzecz. Mała taka uwaga, ciekawostka. Ponieważ wykorzystuję serwis Catalog, to potencjalnie ja nie chcę, żeby użytkownik miał możliwość powoływania serwerów samodzielnie. Ja nie chcę mu dać tych uprawnień. Ja chcę, żeby miał uprawnienia tylko do usługi serwis Catalog. Więc teraz ja tutaj wybiorę coś takiego, że ja udam, że ten użytkownik ma odpowiednie uprawnienia. I ja teraz powiem, że jeżeli użytkownik będzie chciał tworzyć produkt Server Linux Server, go tworzyć, to mam mu przyporządkować uprawnienie Service Catalog Role. Ja sobie wcześniej to utworzyłem. Dzięki temu AWS jak wykryje, że ten użytkownik chce powołać ten produkt, to będzie mógł to zrobić, bo wcześniej ta rola po prostu, jej było przyporządkowane uprawnienie do tworzenia tych zasobów z tego pliku. OK. I to samo jeszcze sobie dodam teraz do tego drugiego zasobu, czyli Windows Server. Gdy on chce go tworzyć, to wówczas przydziel mu tę rolę. OK. Dobrze, super. Właściwie to już wszystko, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy nad jedną rzeczą się pochylili, mianowicie Tag Options. Tak jak pewnie kojarzycie, w AWS-ie jest coś takiego jak tagi, czyli atrybuty, które przyporządkowujemy do różnego rodzaju zasobów, serwerów wirtualnych, baz danych itd. Te tagi to są atrybuty, para kluczy, wartość i klucz. I teraz domyślnie to są wartości, które użytkownik, który tworzy dany zasób, może wpisać z palca. I teraz, jeżeli wykorzystujemy serwis Catalog, to trochę się to upraszcza, ponieważ my możemy tu teraz wymusić, jakie tagi, jakie wartości mają być dostępne. Więc ja sobie utworzę taką opcję Tag Options. Tak, nie mam w tej chwili żadnych Tag Options, więc przejdę sobie do Tag Options Library i utworzę coś takiego. Powiedzmy, że na przykład będę chciał mieć taga środowisko o wartości. Jedna z wartości to będzie produkcja. OK, save. Dobrze, mam już jednego taga. Przejdźmy znowu i teraz utwórzmy ponownie. Znowu będzie środowisko, tylko tym razem na przykład Development. OK, save. OK. I powiedzmy, że jeszcze, żeby już w pełni środowisko test.
I może jeszcze jakiegoś innego taga, na przykład cost center. Zawsze wszystkie firmy to lubią. Cost center powiedzmy 101. I cost center 102. Dobrze. Dobrze, super. Mamy już te nasze te tagi, więc wróćmy do naszego portfolio, to IT Resources. I teraz w tag options dodajmy sobie je. Ja chcę, żeby mieć ten tag. Właściwie chcę, żeby było to save. To też chcę mieć. I tak samo te trzy kolejne. Okej. Zaraz zobaczymy, w jaki sposób to będzie działało. Super. Wszystko wygląda już w porządku, więc teraz spróbujmy przełączyć się na użytkownika zwykłego, żeby zobaczyć, czy co on będzie mógł zrobić i jak to będzie wyglądało u niego. Dobrze, ja tutaj po lewej sobie wcześniej utworzyłem tryb incognito, więc ja po prostu wejdę teraz na linka do Service Catalog, w skrócie do tego by to zmierzało za każdym razem. Ten użytkownik ma uprawnienia tylko do usługi Service Catalog, do niczego innego. Super, zalogowałem się. Wszystko wygląda sensownie. No i teraz po lewej stronie sobie rozwinę tą listę. A, czekajcie, region. Ja chcę, tam tworzyłem to w regionie we Frankfurcie, więc przełączamy się do Frankfurtu. OK. I rzeczywiście, mamy dwa produkty, które potencjalnie będziemy mogli tworzyć. Będziemy mogli z nich utworzyć konkretne zasoby. Przełączę się na tryb kafelkowy, taki bardziej przejrzysty. Rzeczywiście, single Linux server, owner local IT department, czyli ma możliwość powoływania tych dwóch rzeczy. Jak sobie rozwinę tutaj tą opcję, to jestem tylko użytkownikiem tej usługi, więc widzę, że to jest rzeczywiście Chmurlandia, czyli moja, należy do mojej firmy. Mam listę produktów i mam listę tych rzeczy, które już zostały utworzone. No i ta lista oczywiście jest pusta, więc ja sobie wrócę do listy produktów. No i powiedzmy, że będę chciał utworzyć pierw serwer Linuxowy. Więc sobie wybiorę opcję, mogę sobie zobaczyć jakieś szczegóły, które tutaj są, wersjonowanie i tak dalej, e-mail kontaktowy. Ja chcę ten produkt uruchomić. Mały wizard prosty, teraz musimy nazwać ten nasz produkt jakoś, już ten, który będzie utworzony. Więc powiedzmy, że ja będę teraz tworzył jakiś system CRM-owy i potrzebuję serwera. To powiem, że to jest CRM test. Wersja, mamy jedną wersję, więc ją sobie wybiorę. OK. Parametry. Pamiętacie, że w tym naszym szablonie właśnie były trzy parametry. Para kluczy dostępowych, wielkość serwera. Ja teraz jestem użytkownik, który nie zna AWS-a, ja po prostu posługuję się prostym nazewnictwem mały, średni, duży, więc ja mówię, to ma być średni serwer. Wielkość dysku, powiedzmy, że 50 GB mi wystarczy. Przejdźmy do kolejnego kroku, tagi. Więc widzicie, te dwa tagi, które sobie przyporządkowaliśmy wcześniej, są dostępne. I wartości są tylko te, które my zdefiniowaliśmy. Powiedzmy, że cost center to będzie 101, środowisko to będzie test. No bo w końcu system nazywał się CRM test. Potencjalnie mogę nazwać, otagować sobie to jeszcze jakoś samodzielnie. Więc ja powiem to już autor Spider-Man. Przejdźmy do kolejnego kroku. Notyfikacje pewne, to nas nie interesuje. Małe review, co my właściwie tworzymy. I utwórzmy ten zasób. Dobrze. Nasz zasób jest stworzony. On po paru sekundach, może minuta, bo tworzymy serwer, będzie utworzony. Więc teraz, jeżeli ja wrócę do tej listy Provision Items, to rzeczywiście widzę, że już jakiś zasób mam tworzony. Spróbujmy to samo dokładnie zrobić z Windowsem. To nie będzie żadnych różnic, więc ja po prostu szybko przez to przejdę. Czyli tym razem powiedzmy, że nie robimy już CRM, ale zrobimy sobie jakiś e-commerce. Produkcja. Wybierzemy oczywiście tą wersję 1.0. Ponownie parametry. Tym razem to jest produkcja, więc wybierzmy sobie duży serwer i powiedzmy, że tym razem ja potrzebuję aż 300 GB. OK. Cost center, powiedzmy, że wybierzemy inne, środowisko produkcja i na tym zakończmy. Launch. I ponownie ten nasz zasób będzie tworzony.
Więc teraz, jeżeli ja sobie przejdę do zakładki Provision Product List, to tym razem zobaczę, że rzeczywiście mam dwa produkty, CRM Test i e-commerce PRD, czyli produkcja. Obydwa są w statusie Available, czyli są już dostępne. Jeżeli ja sobie teraz do niego wejdę, na przykład do tego CRM-a, to zobaczę, co tu zobaczę. Między innymi te rzeczy, które ja powiedziałem, że są w outputcie tego pliku CloudFormation, czyli server ID, publiczny adres IP, prywatny adres IP, czyli teraz po prostu mógłbym się do niej zalogować do tych serwerów i robić właściwie to, co uważam za stosowne. I tak samo, gdybym teraz na chwilę wrócę do jako administrator, jeżeli ja po prostu przejdę do zakładki EC2, to ja rzeczywiście zobaczę, że mam dwa serwery działające. To są te serwery, które zostały powołane. W tagach zobaczę te rzeczy, które też otagowałem sobie. Czyli mogę spokojnie na przykład teraz śledzić koszta w zależności od tego, jakie było środowisko, jakie był cost center i tak dalej. Jeżeli teraz ja już zakończę swoje jakby użytkowanie tego systemu, już wiem, że nie jest dla mnie użyteczny, to mogę po prostu zaznaczyć go terminate. OK, i to samo teraz wezmę ten drugi i koniec. I za parę sekund te zasoby zostaną zlikwidowane i przestanę je widzieć. I to tyle. Posłuchajcie, więc widzicie, że serwis katalog to jest bardzo fajna możliwość, zwłaszcza dla większych firm, żeby utworzyć interfejs, za pomocą którego użytkownicy, nie tylko biznes, ale też IT, będzie mógł szybko powoływać zasoby, które spełniają jakieś określone rzeczy, których oczekujemy od tych zasobów. Wielkość i tak dalej. Więc zdecydowanie polecam, zwłaszcza, że możemy to sobie skustomizować, jeżeli chodzi o wygląd, ikona, kolor, mała rzecz, a cieszy tak naprawdę, zwłaszcza wśród enterprise'ów. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że było warto i do zobaczenia na kolejnym filmiku. Cześć!